Tym razem będę chciał dla takiej listy z danymi wybrać te wiersze, w których występują puste komórki. Więc interesuje mnie ten wiersz, również ten, potem ten wiersz na przykład, ten kolejny, bo tu jest pusta komórka i tak dalej. Jeżeli włączyłbym zwykły filtr i zaczął filtrować od pierwszej kolumny, wybiorę opcję puste, klikam OK, to wówczas Excel pokazuje mi tylko te wiersze, w których w tej kolumnie występują puste komórki. W pozostałych kolumnach nie mogę teraz określić, aby one zachowywały się jak filtr na nich zachowywał się jak lub, czyli pusto w tej kolumnie, lub pusto w tej, lub pusto w tej, lub pusto w tej kolejnej. Więc co zrobię? Wyłączę na chwilę filtr, dodam kolumnę pomocniczą, nazwę ją pomocnik i w tej kolumnie użyję bardzo prostej funkcji o nazwie licz, jeżeli. A nie licz, jeżeli tylko licz puste i powiem Excelowi, aby policzył, ile w danym wierszu jest pustych komórek. Zaznaczam więc cały pierwszy wiersz, ten przy którym się znajduję. Klikam Enter i kopiuję tę formułę do samego końca w dół. W ten sposób widzę, czy w danym wierszu występują jakieś puste komórki, czy też nie. 0 oznacza, że żadnej pustej komórki nie ma. Jedynka lub więcej oznacza, że jakieś puste komórki są. Więc teraz możemy założyć filtr. Ponownie i na tej kolumnie pomocniczej rozwijam pole filtrowania, odznaczam 0, a zostawiam wszystkie pozostałe inne pozycje. Klikam OK i w ten sposób mam wybrane szybciutko te wiersze, w których występują gdziekolwiek, w którejkolwiek kolumnie, puste komórki.